Siemanko, witajcie. Dzień weryfikacji, właśnie się obudziłem, jest godzina tuż po 6 i waga jest taka, jaka być powinna, czyli 79 kg zrobione, coś niesamowitego, samemu trudno mi w to uwierzyć, ale jestem słaby, czuję to, nie mogę się za bardzo w tym momencie napinać do czasu, kiedy się nie zweryfikuję, nie mogę szaleć. Jedyne co, to pora zacząć wreszcie ładować, żeby uzupełnić cały ten glikogen, wodę. No i teraz czeka właśnie mnie ta zabawa, żeby jak najlepiej sylwetkę przygotować na jutrzejszy pokaz. Ok, szykuję sobie szamkę na śniadanie, 4 worki ryżu wjeżdżają tutaj do gara. Oprócz tego jeszcze przygotowałem patelnię z pryskaną pomem na jajeczka. I pierwszy posiłek to będzie worek ryżu, 4 jajka, jajeczniczka z tym wszystkim. Tak sobie zacznę, zważę wszystko, żeby nie przekroczyć za bardzo wagi. I na razie, dopóki się nie zweryfikuję, będę wszystko przed jedzeniem również ważył. Śmiesznie to brzmi, ale no niestety taka kolej rzeczy. Żeby nie było zonka, że przekroczę 79, nie będzie chciało zejść znowu. Chcę, żeby wszystko było bezpiecznie zrobione. I tak wygląda moje śniadanie, które zjem o 6:30. 4 jajka, worek ryżu, zważone oczywiście wszystko, żeby nie ważyło więcej niż 0,5 kg. Tutaj kieliszek oleju lnianego, duży kieliszek, żebym sobie wypił na, nazwijmy to, lepszy przelot przez jelita. Łyżka i widelec, bo nie wiem, czym to jeszcze będę jadł. Troszeczkę drzemu wiśniowego wleci. Już odrobina soli, z powrotem podłączam. Enzymy trawienne jedne, drugie. W zależności od tego, czy będzie jakaś laktaza, czy nie, teraz nie będzie potrzebna, więc biorę tylko super enzymy SNOW. To jest arginina, żeby ładnie się załadowało do mięśni. Potas, magnez. Zasiadam do pierwszego normalnego posiłku chyba od 3 albo 4 dni. Zapytacie być może, dlaczego jajka na śniadanie, no to odpowiem Wam krótko, że całą redukcję jadłem jajka na śniadanie, mój organizm je zna. Najlepiej jest się ładować tym, co organizm już zna. Oczywiście, nie wiem, czy wspomniałem to już wcześniej, bo już jestem naprawdę zagmatwany i domyślacie się, że jeszcze nie w pełni mocy. Mimo, że się wyspałem dzisiaj, ponieważ spałem jakieś 7 godzin. Będę ładował się raz czystym jedzeniem, raz jakimś syfem. Muszę zrobić taki zabieg, ponieważ jestem bardzo wypłaszczony. Zrzucenie tych ponad 4 kg w ciągu ostatniej doby to było mega wyzwanie. I teraz muszę się załadować bardzo agresywnie. Oczywiście wszystko w miarę możliwości, tak aby trawić na bieżąco. No, czeka mnie, jakby nie patrzeć, wyzwanie. Dosyć przyjemne, bo będę mógł sobie strzamać coś, na co sobie nie pozwalałem przez ostatni czas. Ale wszystko bardzo z wyczuciem. Ok, czekam na godzinę, aby się zebrać na weryfikację. Wszystko już przygotowane. Na razie jeszcze nie jem, na bieżąco się waży, żeby ta waga była idealnie, te 79. Nawet pozwalam sobie troszeczkę podpijać już wody, oscylować w tych granicach. Nawet małe szczegóły teraz będą miały znaczenie, żeby jutro się wypełnić. I teraz jeszcze wszedłem tutaj na kompa, ponieważ na bieżąco wrzucam vlogi, tak aby no, w miarę możliwości razem z zawodami nagrać końcówkę, żeby to wszystko znalazło się od razu online. Liczę na Was, żebyście mi pomogli, aby to wszystko niosło się w świat. Po twarzy widać, że jestem jeszcze taki wymęczony. Myślę, że jutro troszeczkę ta gęba będzie lepiej wyglądać dopiero. Hej mordeczki, jestem właśnie w drodze na weryfikację. Liczę na to, że wejdę tylko na wagę, 79 pokazane i wszystko zaliczone, a jeszcze mierzenie do kategorii Classic Physique. Jadę odpowiednio wcześniej, będę tam jakieś 40 minut przed tym, jak to wygląda na rozkładówce, że się zaczyna weryfikacja. Liczę na to, że albo sobie chociaż zajmę jakieś pierwsze miejsce, albo troszeczkę wcześniej zaczną się te weryfikacje, ponieważ zależy mi na tym, aby jak najszybciej zjeść, jak najszybciej zacząć się ładować, trawić na bieżąco, odpoczywać, ponieważ no, nie czuję się dobrze. Nie będę tego ukrywał, jest ciężko. Moi drodzy, waga wzrost potwierdzona, więc jestem już sklasyfikowany. Tak wygląda weryfikacja.
Jest ze mną Krycha. Jesteśmy już po ważeniu, po mierzeniu. Krycha w kategorii 102 kg wychodzi, jest 2 kg cięższy chyba, tak? Jeszcze na ostatnich zawodach. Półtora powiedzmy. Półtora. No ale jakby nie patrzeć, no to więcej chłopa po prostu. Więcej zjadł. No, weryfikacje idą sprawnie. Dobra organizacja, jeszcze czekam dalej, na razie. Jak widać, wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięte buzie, tak? No ja jestem szczęśliwy, serio. Krystian w sumie też. Nieprawda, teraz już jest naprawdę git. Okej, jestem już po weryfikacji, może mała przypinka. Dziękuję bardzo. Okej, ja już wracam. Dostałem jeszcze tonę gadżetów, koszulek. Wszystko na jutro i na to, żeby robić troszeczkę promocji gdzieś tam szumu. Myślę, że podlinkuję gdzieś w wolnej chwili, co to w ogóle jest. No i teraz plan jest taki, że będę jadł posiłki. Raz coś, że tak powiem, nieprzepisowego, coś syfiastego. Raz coś zdrowego, normalnego. I chciałbym się wyrobić w jakieś 800 do 1000 gramów węglowodanów i porządnie się naładować, bo bardzo mocno zjechałem z wagą. Jest co wypełniać. Uśmiech na twarzy, ponieważ wszystko idzie po myśli. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że liczę na to, że będę miał dużo przeciwników w kategorii, że poziom będzie wysoki i że będę mógł walczyć z najlepszymi, ponieważ takie coś sprawia mi dopiero mega satysfakcję, jeżeli mogę walczyć na najwyższym możliwym poziomie, no nie? Nie chodzi mi o to, żeby sobie przeskoczyć jakieś osoby, które zrobiły sobie formę, tylko chciałbym walczyć na naprawdę mega, mega wysokim poziomie. To jest dla mnie satysfakcja. A teraz jadę właśnie do Maka i za chwilkę pokażę Wam, co będę jadł. Nie zamierzam przesadzać z objętością, powtarzam się bez przerwy, wiem, ale jestem taki podekscytowany, że hej. Okej, a tak będzie wyglądać moja wyżerka. Są to 4 razy frytki średnie, 2 Big Maki i ciastko czekoladowe. Enzymy trawienne, arginina, potas, magnez. I w ten sposób wygląda moje ładowanie. Nie wiem, czy zjem wszystko, będę jadł tyle, ile zdołam, żeby się czuć jeszcze w miarę w porządku. No to zaczynam ucztę. Okej, a więc jeden Big Mac zjedzony, 3 razy frytki i wyjechał jeszcze McFlurry, czy Perry, Flurry, never mind. W każdym razie lodzisz, no i ciacho, było świetne. To tyle na ten moment. Na razie na brzuchu czuję się bardzo dobrze i myślę, że ładowanie dalej będzie w toku i kolejny posiłek gdzieś za godzinkę. Jestem na zakupach w Lidlu, staram się wybierać produkty na ładowanie, takie, które nie zawierają glutenu. Przy okazji kupię sobie indyczka już na kolejny tydzień, łososia na dzisiaj razem z ryżem jako jeden ze zdrowych posiłków, który między tymi wszystkimi innymi bajerami planuję spożyć. No dobrze, moi drodzy, a teraz chwila prawdy. Już wszystko to, co kupiłem w Lidlu na ładowanie. Lejsy z pieca, jakieś tygryski, to akurat na sprawdzian. Lody o smaku figi i almond, czyli migdał. Pierś z indyka, ale to już raczej na niedzielę i po zawodach. Jajka, żeby były w domu. Łosoś, który planuję zjeść dzisiaj z ryżem. Chałwa, taka troszeczkę lepsza. Słony karmel. 3 chałwy śmieciowe. Tutaj jakiś zestaw na kanapeczki a la tosty. 9 małych butelek na maksa mineralnej wody, jaką udało mi się znaleźć. Aczkolwiek do wypicia dzisiaj planuję 2 lub 3 tylko. Veroni Mineral to już po zawodach. I kolejne śmieci, czyli w sumie słodycze. Podróbka Kinderków, czekolada Raffaello, czekolady takie i batoniki lidlowskie. Dwa opakowania, czyli razem 8 worków ryżu, które też chciałbym jeszcze dzisiaj wrzucić, ewentualnie trochę mniej, zobaczymy jak możliwości trawienne. Nutella, nie wiem czy jej użyję, tutaj Gemol na przykład do ryżu. I tutaj jak widzicie mam jeszcze jogurciki Activie, to w momencie jakby mnie zatkało gdzieś. W lodówce są jeszcze lody grycane litrowe.
No tak będzie wyglądało mniej więcej moje ładowanie. Jem produkty, które do tej pory w miarę mi służyły, nie eksperymentuję jakoś przesadnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, staram się unikać, żeby nie unikać glutenu i unikać przesadnej ilości laktozy, chociaż jest mi ona też potrzebna do tego, żeby się dobrze wypróżnić. To bardzo ważne, żebym na jutro czuł się dobrze na brzuszku. Jeżeli chodzi o jedzenie maka, to powiem Wam, weszło bardzo fajnie, czuję się lepiej fizycznie, psychicznie też zresztą i na brzuchu też już całkiem nieźle. Za chwilkę chyba odwiedzę toaletę i to będzie oznaczało, że pora jeść kolejny posiłek, bo już minęło ponad 1,5 godziny od McDonalda. Jestem jakieś 2 godzinki po poprzednim posiłku. Za chwilkę wpada około 150 gramów ryżu basmati, dobrze zrobionego, takiego well done. Po prostu bardziej mokrego, a tutaj smaży mi się właśnie łosoś. Około 250-300 gram. Być może podzielę to jeszcze na 2 razy. I tak będzie wyglądał mój kolejny posiłek na ładowanie. Ok, tak wygląda gotowy posiłek, 150 g ryżu, łososia jednak podzieliłem na pół, czyli zjem teraz około 150-180 g. Skurczybyk ma ości, oszukał mnie. Będę się trochę męczył. Kieliszek duży, 50 oleju lnianego, który wypijam przed posiłkiem, kilka pomidorków koktajlowych i ten posiłeczek jest taki skromny. Ten olej dopijam sobie po to, żeby na jelitach było troszeczkę bardziej, nazwijmy to, ślisko. A teraz Was prawdopodobnie mocno zaskoczę, ale postanowiłem sobie zamówić takie swojskie jadło, czyli polskiego schabowego z ziemniaczkami, zasmażaną kapuchą. Do tego pewna racja żywieniowa wody na dzisiaj przewidziana. 2 takie buteleczki. Przypominam, że wypijam potas, magnez, enzymy trawienne. Dbam o dotrawienie, żeby było ok. Oj, miałem ogromną ochotę na takiego schabiszona. Jeszcze troszeczkę soli. I to jest mój już dzisiaj chyba 5. albo 6. posiłek. Później to jakoś szybko podsumuję. Zasiadam póki ciepłe. Hello! Jakby się ktoś zastanawiał, jak wygląda dzień przed zawodami, no to właśnie tak wygląda, że się je, leży, śpi, je, leży, śpi. Powtórz wiele razy. I tak właśnie wygląda mój dzień. Ostatni posiłek, jaki jadłem, o ile można to nazwać posiłkiem, to były kinderki. I wypiłem sobie jogurt. Taki pitny, żeby troszeczkę ruszyć te jelita, ponieważ no, mój układ trawienny, wiadomo, przez ten okres ostatni, gdzie bardzo mało jadłem, jest uśpiony, na dodatek nie ma zbyt wiele wody w organizmie i ten poziom wody niski trzeba utrzymać, żeby nie podlało już na scenie, czyli jutro. Już jest godzina po 22, więc powoli zamykam pulę możliwą do przejedzenia. Zastanawiam się, co jeszcze zjem przed kolacją. Próbuję się wsłuchać w swój organizm. Dzisiaj zbyt wiele się też nawet nie napinałem, ponieważ no, muszę odpoczywać. Odpoczynek. Łącznie spałem pewnie z jakieś 5-6 godzin, ale takie przerywane. A jutro będzie mi zależało na tym, żeby przede wszystkim obudzić się z płaskim brzuchem, aby odpowiednio oddać wszystko z siebie. I teraz na to jest właśnie skoncentrowana moja strategia. To już jutro. Jutro już wielki dzień startu. Nie mogę się doczekać, ale jeszcze dzisiejszej nocy no, muszę się wyspać i wypróżnić. Mój finałowy posiłek to lody grycany. Smak tiramisu, smak waniliowy. Zjem sobie tyle, ile w sumie to zdołam, albo tyle, ile uznam, że potrzebuję. Także taki deserek na dobranoc. Wszystko po to, żeby jutro się dobrze wypróżnić. Moi drodzy, a to już ostatni punkt dzisiejszego dnia. Wlatuję 50 whisky na dobranoc. Przepiję troszeczkę wody i idę spać. Wszystko to po to, aby ściągnąć resztę wody podskórnej tam, gdzie powinna się znaleźć. No i przy okazji, żeby wyluzować, położyć się spać, usnąć głębokim, pysznym snem. Przed chwilą wszedłem na wagę 82,4 kg, czyli jak widać udało się odrobić nieco ponad 3 kg. Nie jest to zbyt wiele, ale czuję, że mój brzuch więcej na tę chwilę nie da rady przyjąć. No to moje zdrówko. Siemanko, witam Was z porannego rozruchu. Dzisiaj sobota, dzień zawodów, dzień show, dzień, na który nie mogłem się doczekać. I wstałem rano już po godzinie 5:30, w sumie byłem gotowy.
zwarty i gotowy, głowa nie chce już dłużej leżeć. Postanowiłem się przejść, rozchodzić troszeczkę pewną kwestię, ponieważ niestety nie udało mi się do końca pozbyć tego, o czym wcześniej wspominałem, a więc nie było kibelka porannego i czuję, że w brzuchu niestety siedzi taki kołek, który uniemożliwia mi jego odpowiednie spinanie. Jeżeli chodzi o wygląd ciała, to z rana było ono takie sobie jeszcze przymglone. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy zacznę się ruszać i pompować, to wszystko wróci na swoje miejsce, że glikogen w odpowiednim stopniu się zwiększył i będzie forma życia faktycznie. Na tę chwilę pozostaje czekać. Być może wykonam sobie delikatną sesję takiego mini pompowania. Wody dzisiaj do startu dalej jeszcze piję bardzo mało, jakieś pół litra. Uważam na to, ponieważ no, mam tendencję do gromadzenia się wody. Chociaż jak tak w tym momencie gadam do telefonu, to czuję, jak bardzo zaschło mi w buzi. Wczorajszy kieliszek na noc z brandy. Czy pomógł w zaśnięciu? Trudno powiedzieć. Byłem zmęczony nic nie robieniem. Można tak to ująć. Dobrze, jestem po jakichś 15-20 minutach chodu. Takiego delikatnego spacerku. Nie chcę obciążyć za bardzo nóg. Wracam do domku i oczywiście jeszcze będę leżał, szykował się, zbierał. Wszystko powoli, bez jakiegoś tam, bez jakiejś spiny. Hejka, kolejne sprawozdanie, toaleta zaliczona, więc głowa luźniejsza. Czuję się naprawdę dobrze, powoli się zbieramy. Za maksymalnie godzinkę wyruszamy już na miejsce. Najpierw będzie brązowanie całego ciała, a później będę czekał grzecznie na backstage'u na całą swoją pierwszą kategorię, czyli bodybuilding do 80 kg. Czuję się dobrze, pozuje mi się dobrze, z dużą lekkością, więc myślę, że będzie to dla mnie bardzo przyjemne, żeby na scenie się prezentować. Myślę, że forma dzisiaj jeszcze nie będzie optymalna ze względu na to, że te mięśnie nie są w pełni wypełnione glikogenem. Uważam cały czas z piciem wody, podpijam bardzo delikatnie, żeby nie przesadzić i najważniejsze później to będzie oczywiście ściągnięcie tej wody maksymalnie do mięśni spod skóry, tak aby w momencie, kiedy będę na scenie, zaprezentować się na maksa. Od rana zjadłem sobie tylko 1/3 chałwy, wypiłem małą czarną, parę łyków wody, jakieś tam suplementy typu potas, magnez, enzym trawienny standardowo i tak naprawdę do tej pory to jest wszystko. Na razie nie planuję nic więcej podjadać. Zabieram ze sobą kilka rzeczy tego typu jak mus jakiś w tubce, jeszcze jedną chałwę. Chodzi o to, żeby było bardzo dużo kalorii w małej objętości jedzenia. I jeszcze taka jedna ciekawa informacja, otóż mięśnie, które są zdrowe, które są wypoczęte i które nie są przeładowane, powinny wyglądać w momencie, kiedy są rozluźnione, po prostu wręcz flakowato. One na mnie mniej więcej tak wyglądają, a w momencie, kiedy zaczynam się napinać, robi się wow, magia i super mnie to cieszy, właśnie do takiego stanu rzeczy dążyłem przez ten cały czas. Myślę, że uda mi się osiągnąć efekt na 98% najlepszej formy na scenie. A ze spraw organizacyjnych to byłem właśnie wziąć ostatnią kąpiel, jeszcze poleżę sobie z 20 minut, może się zdrzemnę nawet jeszcze i trzeba się zbierać. Oczywiście tam na hali też, dopóki nie będzie mojego startu, będę sobie leżał, chillował. Tak to wygląda. Siemanko, w drodze na halę, gdzie odbywają się zawody. Jeszcze troszeczkę zaspany, ponieważ położyłem się, zdrzemnąłem przed wyjściem, ale myślę, że jak tylko tam wejdę, ruszy mnie ta cała euforia, to po prostu będę jak przecinak. Jesteśmy pod halą, ze mną najlepsze wsparcie, jakie mógłbym ze sobą zabrać, czyli moja mama. Dopilnowała wszystkiego, żebym nic nie zapomniał. Powiem wam, że dzięki temu naprawdę luźniejsza głowa. Oczywiście ma bilecik na backstage razem ze mną wykupiony,
więc zobaczy, jak to się przed sceną ludzie szykują do wyjścia. Lecimy już bezpośrednio na backstage i pora sobie tam zaklepać malowanko. Ok, chillowanko na backstage'u. W jednej kategorii, dokładnie w wagówce do 80, mam bodajże 10 zawodników, a w kategorii Classic Physique 8. No więc super, cieszę się, że nie ma biedy, że będzie z kim powalczyć. Są dobre nazwiska, więc no będzie fajny show. Mam taką przedtreningówkę Ice Pompa, wypróbuję ją sobie i za chwilkę zaczynam się delikatnie pompować gumami, ale tak naprawdę delikatnie, bo jeszcze nie wiem dokładnie za ile będę wychodził. Wiem, że tutaj wzywają na drugą salkę zawodników i tam też można się jeszcze pompować przed wyjściem, jest tam spokojnie. Osób przybywa. Już ogólnie zawody trwają, tylko są w tym momencie kategorie novice i beginners rozgrywane, więc takie, które mnie osobiście teraz nie interesują.